Ja wtedy nie pojechałem z chłopakami, bo nie mogłem, ale oni pojechali, tam rozmowy. Przyjechaliśmy w Gaszów i zaczęliśmy razem pracować. Byliście wtedy zespołem delegowanym przez klub studencki Kwadraty, tak? Tak, przez Kwadraty. Właściwie to wtedy przez muzykę młodej generacji, bo od tego się wszystko zaczęło. No i pierwszy występ Jarocina. No 10 lat, bez zbędnego patosu, bez wzruszenia, bez łez w oczach, ale powiedzcie tak z ręką na sercu, czy to dużo, czy mało, czy gdybyście mogli te lata przeżyć jeszcze raz, czy coś zmienilibyście w życiu zespołu Dżem? Ja nie zmieniłbym nic. A reszta chłopaków? Na pewno można by parę rzeczy zmienić, ale to dużo... Dużo sytuacji było takich, które od nas nie zależały. Były stworzone z sytuacją z zewnątrz, dlatego trudno nam teraz powiedzieć, czy my byśmy coś zmienili. Myślę, że nic, po prostu cały czas ten zapał i to wszystko, co chcieliśmy wnieść w tę muzykę, to chyba był taki sam. Tak, czuję, że jest coś takiego, co w tej chwili powinno być powiedziane. Pierwsze lata waszej działalności nie były dla was szczęśliwe za sprawą traktowania waszego zespołu przez tak zwane środki masowego przekazu. Radio i telewizja w tych pierwszych latach za bardzo was nie rozpieszczały. Kiedy to się zmieniło na lepsze i czy w tej chwili już jest lepiej? Czy jesteście zadowoleni z tego, że wasza muzyka już dociera do telewizów i radiosłuchaczy tak jak powinna, w takim zakresie? O płytach też myślę w tej chwili. Czy ja wiem, że aż tak docieramy? Nie wiem, ja nie zwracam uwagi już na to. Nie interesuję się zbytnio telewizją czy radiem. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to zmieniło się za sprawą Marcina Jakobsona. A teraz to nie wiadomo, czy będzie tak dalej, czy nie. Nie wiem. Trudno powiedzieć. Paweł, który epizod ze swojej współpracy z zespołem Dżem wspominasz najmilej? Z tych 10 prawie lat. No zawsze człowiek wspomina miło to, co było pierwsze. No może pierwszy singiel, który żeśmy nagrali, Puff i Whisky, który się stał przebojem. Jurek Styczyński, ciebie chciałem spytać o co innego. Czy pamiętasz swoją pierwszą elektryczną gitarę i czy mógłbyś wymienić nazwiska gitarzystów, bez których nie byłoby gitarzysty Jurka Styczyńskiego? Nazwiska, może to pierwsza gitara elektryczna to była Jolana Tornado. A bez których nie byłoby Jurka Styczyńskiego? No mój ojciec nie był gitarzystą, ale myślę, że to jemu zawdzięczam to, że tu jestem. Beno Otręba, ty z racji swojego wyglądu jesteś często porównywany do gitary basowej zespołu ZZ Top. Powiedz, czy rzeczywiście ten zespół darzysz sympatią wielką? Bardzo lubię ZZ Top, ale to wcale nie znaczy, że tylko lubię ZZ Top. Zresztą no, tak jakoś się złożyło, że tak jakoś się ze mną porobiło, że mam brodę i w ogóle i tak wygląda, jak wygląda. Słuchaj... Nie było to nawet zamierzone, po prostu tak Powiedz, czy pamiętasz pierwsze rockowe nagranie, jakie usłyszałeś w życiu, takie, które na tobie wywarło szczególne wrażenie? Last Time Rolling Stonesów, bo wtedy słuchało się akurat trubadurów i czerwonych gitar i Last Time Rolling Stonesów to pierwszy rock'n'rollowy numer, który słyszałem chyba. Zupełnie przed na takiej małej pocztówce wtedy. A właśnie, miałem cię ochotę spytać, czy to było nagranie z płyty, to była pocztówka? Pocztóweczka z kwiatuszkiem i Last Time. Marek Kapłon, nie od samego początku w grupie Dżem na perkusji. Powiedz, jak doszło do tego, że znalazłeś się w tym zespole i w ogóle jak doszło do tego, że zostałeś perkusistą, a nie grasz na przykład na skrzypcach w orkiestrze symfonicznej? Pewnego dnia, dokładnie 3 lata temu, było to bardzo. Marcin zaproponował mi współpracę. No i 16 kwietnia, dokładnie 3 lata temu, zagrałem pierwszy koncert na rokowisku, czyli zostałem rzucony na głęboką wodę. Natomiast muszę, wracając do twojego pierwszego pytania, muszę ci powiedzieć, że... I popłynąłem. Z takich epizodów, które pamiętam, wtedy jeszcze grałem z zespołem TSA, było to w Jarocinie w 1981 roku, kiedy zespół Dżem występował na tym samym koncercie laureatów.
W stanie wskazującym na silne spożycie, z tym, że wtedy akurat nie było jeszcze ustawy alkoholowej. I pamiętam, że jednym z ostatnich numerów było właśnie Whisky. Zagrane zresztą znakomicie. A ukoronowaniem tego numeru był fakt, że po prostu Michał, którego teraz akurat zastępuję, wtedy zwalił się po prostu z zabębnów. No tak chłopcy się podjarali grając, że nawet nie zauważyli, że po prostu... Bębny spadły w ogóle z podestu. No właśnie, ale mimo wszystko warto wspomnieć, że pierwszym waszym perkusistą był Michał Giercuszkiewicz, który w tej chwili gra z kapelą Bezdomne Psy. Adam Otręba, twoje pierwsze gitarowe fascynacje i pytanie, na które nie odpowiedział Marek. Co sprawiło, że akurat ty grasz na takim instrumencie, na jakim grasz i że w ogóle jesteś muzykiem? Clapton, to był taki pierwszy gitarzysta, który mi się bardzo lubił w pamięć. Pierwsza jego płyta z Majanem była znakomita. A że gitara, akurat przypadek, po prostu najstarszy brat kupił nam gitarę i trzeba było się na tym uczyć. Gdyby kupił bęben, może gralibyśmy na bębnach. Jak to się stało, że ty akurat grasz na gitarze sześciostrunowej, a twój brat na basie? Czy to jakiś był taki podział, czy po prostu przypadkowo zupełnie? To się zmieniało właśnie. Najpierw Beno grał na gitarze, potem się przerzucił na bas, a ja zostałem na gitarze. Beno jest wyższy, a gitara basowa jest większa. Stwierdził, że bardziej do twarzy mu z basem. Rysiek, czy pamiętasz ten dzień, kiedy obudziłeś się rano, wstałeś z łóżka i powiedziałeś sobie, od dziś będę muzykiem rockowym, wokalistą? To akurat nie wstawałem z łóżka, tylko w namiocie spałem na obozie harcerskim i z pryczy wstawałem. Ja po prostu tam śpiewałem takie piosenki Beatlesów w takim pseudoangielskim języku. No i zaraz potem zaproponowano mi pracę w zespole rockowym. I tak się zaczęło. Jaki to był zespół rockowy i kiedy to było? Bo to było grubo przed 79 rokiem chyba jeszcze, prawda? Wtedy ja wiem, miałem 15 lat już. Nie całe. A ja wiem, jaki to był zespół. Nazwy nie pamiętam. Nazwa była wtedy nieistotna. Trzeba było grać. A czy spotykasz jeszcze czasami kolegów, z którymi wtedy współpracowałeś w tym zespole? Tak, spotykam. Zdaje się, że żaden z nich nie gra już. Wszyscy się ustatkowali? Ustatkowali się raczej tak. Powiedz, czy pamiętasz pierwszą piosenkę nie beatlesowską, którą zaśpiewałeś? Nie wiem, ale to śpiewałem takie piosenki, które wszyscy śpiewali wtedy. Tam z Opola, z festiwalu takie. Wiem, pamiętam, ty mówiłeś, poziomki i tak dalej. Wspaniale. To bardzo się cieszę, że rejestrujemy akurat ten moment, kiedy zaśpiewałeś piosenkę, której nigdy się nie spodziewałem usłyszeć w twoim wykonaniu. Czy macie jakieś plany, takie ściśle określone na najbliższą przyszłość? Jak wyobrażasz sobie na przykład zespół Jam za lat 3, 5, 10? Nie wiem. Wydaje mi się, że to... Spotkamy się pewno znowu na jakimś jubileuszu. Po prostu przybędzie tylko świeczek na tym urodzinowym torcie. O czym najchętniej śpiewasz? O tym, co sam przeżywam. To co gdzieś tam, wiesz, to co mnie boli, to co mnie cieszy, to różne takie sprawy. A dzisiaj, 24 czerwca 1989 roku, co najbardziej cię cieszy i co najbardziej cię boli? Boli mnie to, że jeszcze nie ma mojej żony, a najbardziej cieszy mnie to, że, no, że jest to wszystko nareszcie tak, jak miało być. No, udało się po prostu.